dostaliście tutaj przy wejściu takie kartki, czerwone i białe. Kartka czerwona oznacza nie, kartka biała oznacza tak. A tu jest pytanie, na które tymi kartkami musicie odpowiedzieć. Czy Lech Wałęsa jest dla mnie autorytetem? Po tym filmie, po tym, co o nim wiecie, po tym, co wiecie poza filmem, na moje 3-4 podniesiecie kartkę i chwileczkę je przytrzymacie, bo będzie zrobione zdjęcie, które udokumentuje, jak uważacie. Czyli pamiętacie, biała strona kartki to jest nie. Przepraszam, to jest ta, a czerwona strona nie. Więc odpowiedzcie, czy Lech Wałęsa jest dla mnie autorytetem? Przytrzymajcie chwilkę. Wystarczy? Jeszcze sekundkę. Dziękujemy bardzo. A teraz tutaj pani dyrektor kina podpowiada, że chwilka cierpliwości, bo za chwilę dojdą ci, którzy oglądali ten sam film, ale na sąsiedniej sali, także pewno sobie zajmą schody i tam wpuści, gdzie jest jeszcze miejsce. Czy ta ekipa z sąsiedniej sali już się pojawia? Nie. Nie ma ich? O, zaczyna się telefon tutaj nam rozwijać. Słuchajcie, siadajcie tam, gdzie znajdziecie miejsce. Możecie siąść na schodach, możecie tutaj siąść troszkę niżej, tak żeby było wam wygodniej, żebyście mogli uczestniczyć w rozmowie, którą tu zaraz... Kochani, tak tempo, troszeczkę szybciej. Jest tutaj gładko, miękko, nóg nie połamiecie, więc możecie troszeczkę przyspieszyć. Jeszcze raz mówię do nadchodzących. Jeśli nie ma miejsca już w fotelach, siadajcie sobie na schodkach, też wygodnie. Przepraszam bardzo, ja mam taką prośbę do opiekunów. Część młodzieży chce opuścić kino. Ja niestety nie wiem, czy za Państwa zgodą, czy nie. W związku z tym bardzo proszę, jeżeli jest jakaś część młodzieży, która dostała zgodę od Państwa, żeby wyjść, to proszę, niech ona się zbierze razem z opiekunem i opuści nasze kino. Bo ja naprawdę chcę wiedzieć, że Państwo o tym wiedzą, mają świadomość tego, ile osób wychodzi, żeby później nie było sytuacji, że kogoś nie ma, kogoś brakuje, szukamy i nie wiadomo, co się z tą osobą stało. Więc jeżeli któryś z Państwa, z opiekunów pozwoliło na to, żeby część młodzieży wyszła, to bardzo proszę, żeby tutaj zeszła i poświadczyła, że ta część młodzieży może wyjść. Dobrze? Będę bardzo wdzięczna. Dziękuję. Słuchajcie, trochę to za długo trwa. Bardzo proszę, już tam usiądźcie.
chcę wam raz jeszcze, bo tutaj przyszły osoby z drugiej sali, o jeszcze idą, więc możecie sobie nawet tutaj gdzieś w rzędzie siąść. Chcę wam raz jeszcze przedstawić pana Andrzeja Celińskiego, osobę, która tutaj się pojawiała, taka nazwa KOR, Komitet Obrony Robotników, która działała w KOR-ze, która była przy tych wydarzeniach, które widzieliście na filmie. Osobę, która współpracowała blisko z Lechem Wałęsą, współtworzyła porozumienie Okrągłego Stołu i ciągle jest czynna w polityce. Chcę, żebyście pana Andrzeja Celińskiego bardzo, bardzo wykorzystali tutaj do dyskusji, do zadawania pytań. Brawa. Pierwsze pytanie ja panu zadam. Tutaj młodzi ludzie podnosili te kartki. Większość, wydaje się, podniosła kartkę białą stroną i powiedziała tak, Wałęsa jest dla mnie autorytetem. Ale sporo osób podniosło kartkę i pokazała czerwoną stronę. Nie, to nie jest dla mnie autorytet. Macie do tego prawo. Ale ja chciałam pana zapytać o komentarz do tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim witam was. Chcę wam powiedzieć, ja od tego chciałem zacząć, niezależnie od pani pytania. Chciałbym, żeby Wałęsa tu był. Tych białych kartek na moje oko, a zawsze raczej myślę gorzej dla siebie, aniżeli lepiej, było przynajmniej 85%. Prawdę mówiąc, myślałem, a myślę, że jaj sobie nie robiliście, bo jeżeli już, to w drugą stronę się je robi. Prawdę mówiąc, myślałem, że będzie w najlepszym wypadku 2/3 do 1/3. Chciałbym, żeby on to zobaczył. Bo najprawdziwszym zdaniem w tym filmie jest to zdanie, które on mówi, kiedy zabierają go z domu. I mówi, pamiętaj, ludzie się od ciebie odwrócą. Najprawdziwsze zdanie tego filmu. Pamiętaj, ludzie się od ciebie odwrócą. Z takimi ludźmi jak Wałęsa, tu od razu chcę wam to powiedzieć na początku, żeby nie było już żadnych wątpliwości. Wielkość kosztuje. Każda wielkość kosztuje. Zwłaszcza wielkość osobowa kosztuje. Kosztuje rozmaite rzeczy, które są dla ludzi nie za bardzo przyjemne. Nie ma nic za darmo. Dla takich ludzi jak Wałęsa, i proszę traktować to, okej, broń Boże, tego nie życzyłem mu, ale proszę traktować to w miarę poważnie. Z punktu widzenia łatwości życia, dla niego było najlepiej, żeby go zabili w 88 roku, na rok przed. Żeby nie stanął, nie skonfrontowany ze skutkami, konsekwencjami tego wszystkiego, co było nieprawdopodobną polską nadzieją. I co oczywiście było tak wielkie i tak nieprawdopodobne, że niemożliwe do realizacji. Życie przynosi później korekty naszych marzeń, kiedy o coś walczymy. To jeszcze na koniec powiem wam anegdotę. W rzeczywistości, ja byłem z Wałęsą rzeczywiście bardzo blisko. Przez 16 miesięcy Solidarności, ja mieszkałem wtedy w Gdańsku, wyniosłem się z Warszawy i właściwie codziennie, no przynajmniej po 2-3 godziny razem. Z podróżami, ze wszystkim. W 87 roku po raz pierwszy dostałem paszport z prawem powrotu. Czyli mogłem z niego skorzystać. Geremet kazał mi natychmiast wyjeżdżać. Z tego względu, że mieliśmy takie doświadczenie, że niektórzy z nas dostawali paszporty, ale po tygodniu, 10 dniach im odbierano. Wyjechałem jako pierwszy tej rangi człowiek Solidarności. Miałem wszystkie w Stanach Zjednoczonych i w Europie, wszystkie kontakty, które tylko mogłem zamarzyć, otwarte. Ale
o tych oficjalnych rzeczach w Stanach, pozwolono mi pojechać trochę po Stanach, prywatnie. I miałem taką ideę, jechałem z Santa Fe, to jest Nowy Meksyk, z Albuquerque na zachód w kierunku Kalifornii samochodem, sam. I miałem taką ideę, że zatrzymam się w pierwszym miejscu po godzinie 10 wieczorem. Tam jest pustynia. 9:55. Zaraz po 10:00. Holbrook, Arizona. Maleńka, stacja benzynowa, motel, czarny shooter. Najtańszy w życiu motel, jaki mieszkałem. Z dziurą w ubikacji, ostrem wchodzącym do pokoju. Jak się okazało później w nocy, nieczynnym telefonem, co w Ameryce jest nie do pomyślenia. Przyjmował jakiś starszy pan, pewnie właściciel. Jak o północy się dowiedziałem, że nie mam telefonu, poszedłem do recepcji. W recepcji nie było starszego pana, siedział 20-latek, Meksykanin. Po dwóch zdaniach się zorientowaliśmy obaj, że ani on z Ameryki, ani ja z Ameryki. Ja z Polski, on od miesiąca w Stanach. Na pewno, nie pytałem się do końca, na pewno przez zieloną granicę. To było oczywiste z języka ciała. I on się pyta, skąd ty jesteś? A ja mówię, z Polski. A on odpowiada, to ty na pewno znasz Wałęsę. Zaczęliśmy rozmawiać. Przyjechał Miguel Rodriguez. Zaczęliśmy rozmawiać i on opowiedział mi z pół godziny wielkie nadzieje biednego chłopaka z Meksyku związane z legendą Wałęsy. W 1987 roku. 2 lata przed polskim zwycięstwem. Okej. Okay. Resztę wam zostawiam. Pytajcie o co chcecie. Bardzo dziękuję. Znaczy, okej, okay, no żałuję, że tu nie było Wałęsy, bo rzeczywiście ta znakomita przewaga białych kartek jest dla mnie zaskoczeniem. Ale bardzo wam za to zaskoczenie dziękuję. To jest nieprawdopodobna rzecz. Ja jeszcze chcę powrócić do tych kartek, białych i czerwonych. Chcę, żeby ktoś z was tutaj odważnie zabrał głos. Dlaczego? I wyjaśnił. Dlaczego uznał Wałęsę za autorytet? I z drugiej strony też, szczera wypowiedź. Dlaczego tym autorytetem nie jest? Kto jest odważny, temu podamy mikrofon. No, śmiało ręka w górę. Kochani, wiedzieliście, że ma być dyskusja, więc bardzo proszę wziąć się do udziału w tej dyskusji. Zdaje się, że tutaj były czerwone kartki. Kto podniósł czerwoną kartkę? Spróbujcie to opowiedzieć. A ktoś z białą kartką zechce? No dobrze. Jaką ty podniosłeś kartkę? Ja to byłem w drugiej sali. A z drugiej sali nie podnosiliście? Dobrze, ja tu poszukam. Wiecie, dlaczego tak mi zależy, żeby znaleźć osobę, która powie? Bo zobaczcie, my jako Polacy nie potrafimy ze sobą rozmawiać. To spotkanie jest także po to, żebyśmy trochę się tego nauczyli, trochę umieli przedstawiać swoje racje. Próbujesz się strasznie schować. Powiedz, biała czy czerwona kartka? Uważam, że Lech Wałęsa może być dobrym autorytetem, ponieważ potrafił zawalczyć o swoje zdania i się nie poddawał. Dobrze. Biała czy czerwona? Biała. Biała i to wszystko. Kto tutaj podniósł czerwoną kartkę? Posłuchajcie, trochę uwagi. Jaką podniosłeś kartkę?
bardzo fajnie. Chcemy usłyszeć dlaczego i mów szczerze. Po prostu powiedz to, co myślisz. No nie widzę tu wśród was Wałęsy człowieka, który rzucił wszystko na jedną szalę, który się nie bał, wy się boicie nawet wypowiedzieć. Ale to nic, no, może coś jeszcze z tego wyniknie. Jak pan myśli, panie Andrzeju, dlaczego dzisiaj ludzie boją się mówić? Nie, ja myślę, że dużo trudniej jest, zwłaszcza, że powiedzieliśmy widząc z tej strony, że dominowały białe karty. Nieporównywalnie trudniej jest powiedzieć, dlaczego się podniosło czerwoną kartę. Ja tym się myśli, że dla mnie osobiście autorytetem nie jest. To jest ludzkie. Nawiasem mówiąc też to w tym filmie ciągle jest. Jacek Kuron, który nas wychowywał, jak byliśmy bardzo jeszcze młodymi ludźmi, kazał nam wchodzić do autobusu przednim wejściem. Wtedy się wchodziło tylko tylnym wejściem, a wychodziło przednim wejściem w autobusach miejskich. Kazał nam wchodzić i te autobusy zawsze były zatłoczone. Kazał wchodzić przednim wejściem, wyprostować się, nabrać oddechu płuca, rozluźnić i powiedzieć wolno: proszę państwa, kto z państwa ma bilet do wystąpienia? To wcale nie było takie proste. Zdanie nie jest w żaden sposób niczym obarczone, żadnym lękiem przecież w swojej treści. Bardzo trudno jest stanąć przed ludźmi i cokolwiek powiedzieć. A co dopiero stanąć przed ludźmi i powiedzieć nie tak. A co dopiero, jak w przypadku Wałęsy, proszę państwa, przepraszam, jeszcze jedna, może nie anegdota, ale informacja. W październiku 1981 roku odbyła się druga tura zjazdu Solidarności. Pierwszego zjazdu Solidarności w hali Olivia w Gdańsku. I tam wybierano władzę. Po raz pierwszy w procesie, który zaczynał się od samego dołu, od zakładu pracy. Do października władze Solidarności nie pochodziły z wyborów. Była pewnego rodzaju uzurpacja komitetów strajkowych sierpniowych. I w tych wyborach do Komisji Krajowej, która liczyła 107 członków, najlepszą przepustką do zwycięstwa w wyborach było stać się opozycjonistą między 29 sierpnia a 30 sierpnia. Dwa dni. Nie wcześniej i nie później. Największą barierą, co się okazało w kolejnych barażach wyborczych, bo tam regulamin wyborczy był taki, że trzeba było mieć 50% głosów, więc trzeba było powtarzać w kolejnych kohortach wyborów, aż się doszło do spółdzielnego miejsca. Najgorszą, największą barierą oczywiście było być wcześniej w PZPR-ze, ale zaraz obok, być w korze. O co chodziło? No bardzo proste. Chodziło o to, że ludzie natychmiast w swojej znakomitej większości, obok nadziei, które mieli, pomyśleli sobie, że oto kształtuje się nowa władza. I te wybory są pierwszą przepustką do nowej władzy. A wobec tego trzeba wyeliminować najtrudniejszych konkurentów dla tego KOR-u. PZPR dlatego, że ich nienawidziliśmy. Otóż ostatni mandat do Komisji Krajowej zdobył człowiek, który na tym filmie występował. Na tych zdjęciach czarno-białych, autentycznych, tym, co było dokumentem w rozmowach krajkowych, czyli Otuszu Rukałęcy. To był Bogdan Lis. Ten taki szczupły, trochę z końską twarzą, brodą, wąsami, z górą włosów. Taki to po afrykańsku wygląda, jak Afrykanie wyglądają.
wyglądający. Bogdan Lis. On był członkiem PZPR do października 81 roku, a do listopada 81 roku. Wystąpił się stanem wojennym w PZPR. Otóż problem polegał na tym, że znakomita większość Polaków uwierzyła, że dobro musi zwyciężyć. I kiedy już raz wolność w tym pokoleniu jest nasza i ona zwyciężyła, to bardzo ważne, i ona zwyciężyła, to ona na zawsze będzie przy nas. A wobec tego bezpiecznie można o rozmaite rzeczy się upominać. Wałęsa musiał prawie codziennie mówić spokojniej, wolniej, bo Związek Radziecki ciągle tuż obok istnieje. Musiał zabierać ludziom część ich nadziei. Najgorsze w tym wszystkim było to, że ci ludzie moralnie mieli rację, bo im się to wszystko należało. A zwłaszcza jak chodzi o ten aspekt moralny, wolność. Wolność u siebie w domu. Im to się należało, a nie do końca mogli mieć. Ze swojej strony o polityce, mówiąc do końca, tamtej polityce, a mówię to ze szczerością czekistą, żart, absolutnie szczerze, z mojego punktu widzenia, a wierzę, że przez te 16 miesięcy prawie w żadnej sprawie z Wałęsą się nie dzieliliśmy. Wierzę, że to był także jego punkt widzenia. Było oczywiste, że my tylko możemy płacić. Że już nic więcej, aniżeli uzyskaliśmy na jesieni 80 roku, w tej, że tak powiem, rozgrywce nie uzyskamy. Możemy tylko spowalniać to, co musimy z powrotem im oddawać, komunie z powrotem oddawać. Bo takie były okoliczności zewnętrzne. To próbujcie z masą ludzi, którzy wreszcie odzyskali wolność, prowadzić taką grę. Przyjść na stadion Wałbrzychu, stadion Górnika Wałbrzych, 20 tysięcy ludzi, czerwiec 81. Tłum, który ma już wszystkiego dość. I mówi Wałęsie, wrzeszczy, krzyczy Wałęsie, wąc komuną. I Wałęsa wchodzi na trybunę i po 5 minutach ma ludzi, którzy rozumieją, że te wąc komuną dzisiaj nie będzie realizowane. To mówiąc najdelikatniej. Ale najpierw te 5 minut trzeba przeżyć. Trzeba zabrać ludziom to, co im się należy. To mówiąc już ostatnią rzecz w tej sprawie. Tam jest taka scena, niestety nie podpisana datą, kiedy Wałęsa mówi o łamaniu demokracji, Solidarności. Chodziło w rzeczywistości o konflikt bydgoski w marcu 81 roku i podpisanie porozumienia po tym konflikcie 30 kwietnia podpisywaliśmy porozumienie. 29. I potem pojechaliśmy, nawiasem mówiąc, przez Lipno, przez jego szkołę, bo Wałęsa wiedział doskonale, co go czeka, kiedy przyjedziemy do Gdańska. Bo to było złamanie demokracji w Związku Związkowej. Absolutną pełną świadomością. Związek wtedy chciał strajkować. Do końca. Bo był najsilniejszy w całej swojej historii. Miał poczucie siły. No i rzeczywiście była piekielna awantura. I w pewnym momencie wstał przewodniczący Solidarności Łódzkiej, Andrzej Słowik. To była potężna postać Solidarności, z ogromnymi wpływami na Związek. Z pewnością w pierwszej dziesiątce, jak chodzi o siłę wpływu na Związek. Raczej jastrzębie. Stał Andrzej Słowik, tam było pewne nieporozumienie, oni nie wiedzieli pewnych rzeczy, oni mnie obarczali winą za porozumienie.
a poza tym Wałęsy nie mogli wyrzucić. Tam nie mogli. Wstał Słowik, przepraszam bardzo, jak historia to historia. I zaczął krzyczeć do mnie. Daliście dupy. Celiński ma pełne portki gówna. Przestraszył się Czerwonego. Jak zwykle. Cztery razy już tak było w rozmaitych. Cytuję, to przepraszam. Historia czasem była brutalna. Czterokrotnie już tak było w naszej historii. Że mówiłeś, Słowik mówi do mnie, że wolniej, spokojniej. My poszliśmy dalej. No i co? I czołgów nie ma na ulicach. To dlaczego teraz to podpisaliście? A to ja wstałem i powiedziałem Andrzeju, masz rację. Wszystkie argumenty, których użyłeś, są argumentami prawdziwymi. Ja w kieszeni nie mam żadnego argumentu. Poza jednym. Taki mianowicie, że jak będą biegać po ulicach Gdańska i Warszawy czołgi, to mogę sobie gdzieś ten argument wsadzić. To było 30 kwietnia. Muszę powiedzieć, że 13 grudnia, jak znalazłem się w Białęce, w więzieniu Białęce, i tu mówię to pod hajrem, tak było, odetchnąłem z ulgą. Bo od końca kwietnia do 13 grudnia codziennie myślałem o tym, a może Słowik miał rację. A może ja mam coś w głowie nie po kolei. A może popełniliśmy ogromny błąd. Może trzeba było wtedy wejść w ten strajk generalny. I to już ostatni komentarz do tego. Nie opis historii, tylko komentarz. To jest mój pogląd. Zwycięstwo Solidarności w 1989 roku było możliwe dlatego, że Solidarność była piekielnie wtedy słaba i rząd był piekielnie słaby. Gdybyśmy w 1981 roku w marcu, w momencie największej swojej siły, poszli na konfrontację, nie wiem co dzisiaj było, ale wtedy z pewnością kilkadziesiąt tysięcy ludzi poszłoby do piachu. Bo władza nie mogła tego puścić władzy. Gdyby dopuściła płazem, zostałaby zmiecona przez swoją wewnętrzną opozycję, przez Stefana Olszowskiego, Tadeusza Grabskiego, Tadeusza Poreckiego, Mirosława Milewskiego, agentów Rosji w Polsce, w polskim biurze politycznym. A jakby to nie wystarczyło, to wtedy byłaby interwencja. Jak mówią wam czasem w telewizji, ludzie, którzy obudzili się do wolności wtedy, kiedy wolność już nic nie kosztowała, albo prawie nic nie kosztowała. Że nie ma żadnych dokumentów na to, że Związek Radziecki w Polsce interweniował. To zapytajcie ich, czy ktokolwiek w świecie słyszał o dokumentach Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w przededniu interwencji w Budapeszcie w 1956 roku. Oświadczam wam, że to jest bardzo dobre pytanie. Czy ktoś z was... Przerwałam, brawa. Czy ktoś z was chciałby zadać panu Andrzejowi Celińskiemu jakieś pytanie? Bardzo proszę, śmiało wystarczy podnieść rękę. O, tam ktoś... Dobra. Pójdzie tam zaraz mikrofon. Na początku tego filmu ktoś powiedział, że ten film jest półfabularny,
półdokumentalny. I skoro pan znał Lecha Wałęsę, to na ile ten film oddaje prawdziwą historię? Czy według pana tak było, czy trochę słodzili Wałęsie? Ja po raz drugi ten film oglądałem, bo byłem na premierze tego filmu i prawdę mówiąc, kiedy zapytano mnie zaraz po premierze, co o nim myślę, to powiedziałem, że nic nie myślę, bo oglądałem w takich emocjach, że nie mogłem myśleć. Dzisiaj myślałem, jechałem z radością, nie tylko dlatego, że wiedziałem, że będzie spotkanie, ale też dlatego, że no, po raz drugi wiedziałem, że będę oglądał ten film i że wreszcie będę mógł trochę pomyśleć. Muszę wam odpowiedzieć szczerze, że znowu emocje były na tyle silne, że ciągle nie bardzo potrafię oglądać ten film beznamiętnie. To jest problem. To jest problem. Otóż z całą pewnością Wajda zrobił, pobudował pomnik Wałęsie. I ten film jest pomnikowy. I muszę powiedzieć, że ja jestem Andrzejowi Wajdzie za to bezgranicznie wdzięczny. Wałęsa kilka lat temu, już nie pamiętam w tej chwili, nie zajmuję się tym, jakieś 5 lat temu, był w stanie psychicznym takim, że ja się bałem, że coś może złego się stać. Był zaszczuty. Z Bolkiem oczywiście. Z Bolkiem. Był zaszczuty. I mu się całe życie zamieniło w ruinę. Bo też, jak czasem takim rozmaitym ludziom mówię, że ludzie mali nie powinni oglądać ludzi wielkich z bliska. Bo to się źle kończy, zwłaszcza dla małych. Bo właśnie wielkość kosztuje. Oczywiście, że tutaj jest sporo takiego, no powiem tak, tak zupełnie otwarcie na pańskie pytanie. Tu jest właśnie w każdej prawie scenie tego filmu leciutki lukier. Nieprawdopodobnie cieniutki na szczęście. Na szczęście na tyle cienki, że on nie ośmiesza Wałęsy. Tak mi się zdaje. Wałęsa w rzeczywistości, dzisiaj to się zmieniło, ze względu na internet. Wałęsa rzeczywiście jest człowiekiem, który siedzi nosem w internecie po ładnych 5-6 godzin dziennie. Nie sposób siedzieć nosem w internecie, nie grając, nie gra. Nie grając, nie czytając. On rzeczywiście był człowiekiem, w 1981 roku, ale pewnie i do 9 to można powiedzieć, który praktycznie biorąc nie czytał żadnej książki. Ja podejrzewałem, że nawet książki dla małżeństwa nie przeczytał. To prawda. Jego inteligencja jest inteligencją, którą, przepraszam, społeczna inteligencja nie jest w stanie zrozumieć. Bo to jest inteligencja bardzo biednego, z bardzo, bardzo biednej rodziny, nawet nie chłopskiej, komorniczej rodziny. Dziecka wielodzietnej, komorniczej rodziny. Nieprawdopodobnej nędzy, nieprawdopodobnej biedy. Na dodatek z bardzo autorytarnym ojczymem w domu. To jest koszmar tak naprawdę. Jego dzieciństwo to jest koszmar. Z bardzo kiepskim wykształceniem. On skończył w rzeczywistości dwuklasową, zasadniczą szkołę, taką rolniczą, mechanizator rolnictwa w Lipnie. Nawiasem mówiąc, ja byłem w tej szkole i pytałem się jego nauczycieli. Powiedzieli, że miał ogromną smykałkę do mechaniki, ale był na trójkę w tej szkole. A jednocześnie okazało się, to nie jest przeciwko waszej nauce, broń Boże, aczkolwiek nauka czasem zabija inteligencję. Przepraszam bardzo panie profesorki, panu profesorom, ale czasem tak jest, że jak się przesadzi z pracowitością, to się traci na inteligencji. Trzeba połączyć w miarę. Człowiek piekielnie zmęczony nie może jasno myśleć. No po prostu. Więc pracusie muszą uważać, żeby nie zabić sobie inteligencji. Dobrze, jak ludzie inteligentni kształtują swoją inteligencję, trochę pracując, to przepraszam za dyktykę. No ale w każdym razie jego inteligencja jest inteligencją decydenta. I człowieka, który z jednej strony, rzeczywiście jest taki absolutnie integralnie wierzący. Z jednej strony właśnie, przepraszam, zawierzył także w wolność. I to fantastyczne dla mnie te sceny z Korem na początku.
A z drugiej strony miał taką chłopską wyniesioną z dzieciństwa, w ciągu opresji, zagrożenia, biedy, ostrożność. Mazowiecki bym nazwał ładniej roztropnością. A to po prostu jest ostrożność pewna, ale skonfrontowana z wartościami. To nie jest konformizm. To nie jest uległość, broń Boże. Już tak kończąc znowu pewną informacją, w tej internie w Białęce w pierwszych dniach po raz pierwszy wypuścili na spacerniach razem z rozmaitych cel. I otoczyli tam rozmaici moi dawni przyjaciele, dawni koledzy z KOR-u. Ja byłem pokłócony w swojej pewności z młodym KOR-em tak zwanym. Młody KOR był przeciwko Wałęsie. No i z taką złośliwością do mnie zobaczyć, kiedy twój Wałęsa się połamie. Za chwilę. Dlaczego? Bo mieli takie przeświadczenie, że on Solidarności pływał jak pączek w smalcu. Miał mnóstwo ludzi wokół siebie, miał takie siły, ale w rzeczywistości rządzili nim doradcy. Piekielnie się na szczęście mylili. Wałęsa to jest akapior. To jest akapior. Bardzo ostrożny, ale akapior. Kiedyś już w Jaworzu, to była taka złota klatka dla intelektualistów w stanie wojennym na poligonie drawskim. Tam siedzieliśmy z Mazowieckim, z Geremkiem, z takim profesorem Jednickim, wybitnym historykiem, żyjącym jeszcze, wybitnym historykiem XIX wieku. I Jednicki był naszym wspólnym przyjacielem, ale w politykę on się nie bawił za bardzo, ale siedział na wszelki wypadek. Zrobił taki eksperyment. I kazał nam zdefiniować wszystkie momenty 16 miesiąca Solidarności, które były naprawdę kluczowe dla dalszej historii. Po czym kazał nam wyspowiadać się, co myślał Wałęsa w momencie wejścia w konflikt. To były cztery wielkie konflikty tak naprawdę. Co Wałęsa myślał w momencie wejścia w konflikt, co każdy z nas myślał, co on mówił, co my mu doradzaliśmy. A Wałęsa miał zwyczaj, że nigdy z doradcami nie rozmawiał razem. Zawsze rozmawiał w cztery oczy. Przy ważnych sprawach. Po tej analizie zwracam się, werdykt był oczywisty. Rządził Wałęsa, nie żadni doradcy. Jest czasem, macie to na przykład w malarstwie, możecie rozmawiać z malarzem, który na żaden temat mówionym językiem nie powie żadnej ciekawej rzeczy. Nie wymieni się żadną myślą. A staniecie przez jego obrazy i wam szczęka opadnie. Zobaczycie, że obraz tworzy w was ludziach daleko większej wiedzy i wygadania. Takie obrazy w mózgu, na które byście nigdy nie wpadli, bardzo istotne dla was. Są różne rodzaje inteligencji, o tym trzeba pamiętać. Wałęsę nie można oceniać kryteriami inteligencji. No, trochę lubię był, ale nie wiem. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. O, tam... Proszę, tam jest. Zaraz podejdę z mikrofonem. Jeszcze raz proszę zasygnalizować, kto chce zadać. Dobra. Proszę wyjaśnić, jaką rolę pełniła inteligencja w ruchu Solidarności. No właśnie, bo... Wie pani, ten taki człowiek, który się pojawia na tym filmie, najniższy z nich, to są aktorzy, to nie są te postacie. Przy Więckiewiczu, tak? Najniższy z nich, wtedy, kiedy on przychodzi namawiać, mówiąc, że za trzy dni będzie strajk, on pojawia się w drukarni też, taki najniższy z nich utyłowany. W rzeczywistości to jest obraz Bogdana Borusewicza. Bogdan Borusewicz w 68 roku był uczniem jeszcze liceum w Gdańsku.
70 roku już był na studiach. Na pierwszym roku zdaje się KUL-u w Lublinie, ale przyjechał w grudniu do Gdańska. I w rzeczywistości tym człowiekiem, który organizował zarówno podziemie gdańskie w latach 70. Przepraszam panie, czy one mają autobus, więc... No, nie. Pomachajmy im na pożegnanie. Trzymajcie się. To w każdym razie Bogdan Borusewicz był tym człowiekiem, który wydawał w Gdańsku Robotnika, który był organizatorem Wolnych Związków Zawodowych i który stworzył opozycję w latach 70. I on w rzeczywistości wynalazł, tam była pośrednictwa, ale też nie będę opowiadał, on w rzeczywistości wynalazł Wałęsę. I on do niego przyszedł przed strajkiem, powiedział: Lechu, musi ten strajk poprowadzić. Tak nawiasem tam doszło do przez nieporozumienie. Wałęsa z człowiekiem, trochę tam panu zadawał pytanie, tak w tym kontekście trochę, Wałęsa jest człowiekiem nieprawdopodobnie wewnętrznie wrażliwym. I z ogromnym, tak mi się wydaje, nie wiem, z nimi rozmawiałem, nie jest w swój sposób o tym rozmawiać, ale wydaje mi się z ogromnym kompleksem braku wykształcenia. I wszystko to, co odbiera wokół siebie, co może być związane z tym kompleksem, jest dla niego niezwykle traumatyczne. No więc w każdym razie tym takim człowiekiem, który do strajku sierpniowego w rzeczywistości w Gdańsku był jakby szefem opozycji, no to nie było struktury, no ale powiedzmy tak największym opozycjonistą, organizatorem był Bogdan Borusewicz. Wszystko się skończyło w strajku. W strajku narodził się tak naprawdę Wałęsa. I co więcej, nikt z obecnych nie mógł go zastąpić. Bo tutaj wchodzimy w ten problem językowy. Wałęsa był człowiekiem, który miał zaufanie u przeciętnego robotnika. Wzbudzał zaufanie. Nie stwarzał dystansu między sobą a swoimi robotniczymi słuchaczami. Ale marzeniem, tu już zaczynam odpowiadać na pytanie, marzeniem Bogdana, wyniesionym z marca, kiedy oni poszli tam na kursy przy liceum, do którego chodził, pod stocznię, prosząc robotników o przyłączenie się do buntu studenckiego. No i wtedy tam poszli pod jakiś jeszcze tam dom robotniczy, tam coś tam i spotkali się z absolutnym niezrozumieniem. Jego potem był grudzień i w grudniu okazało się, że bunt robotniczy nie ma żadnego związku, żadnego poparcia w środowiskach ludzi gwiezdnych. No to chyba się tak naprawdę studentów chodziło. I marzenie Bogdana było zrobić coś, co by przełamało tę barierę. I nawiasem mówiąc, my to próbowaliśmy robić także w innych miastach. Na przykład w Warszawie Henryk Bujec robił uniwersytety robotnicze od 1978 roku. To ulice równolegle z gdańskimi wolnymi związkami zawodowymi. A rola inteligencji, ale zwłaszcza rola KOR-u w Solidarności miała absolutnie bezwzględne znaczenie. Bo ona nadała strukturę moralną i w pewnej mierze polityczną temu ruchowi. Nie będę tego dalej opowiadał, ale powiem wam znowu jedną anegdotę. Jak wiecie, na wszelki wypadek, jak nie wiecie, to wam to mówię, żeby nie było fałszywej karty w grze. Bo w 99 roku ja byłem tym solidarnościowcem, który przystąpił do SLD. W 99 roku. Jakieś 3 miesiące po moim przystąpieniu do SLD poprosił mnie o rozmowę prezydent Kwaśniewski. To była rozmowa nocna. Też skracam dlaczego i tak dalej, ale ja byłem ostatnim jego rozmówcą. Przed weekendem, piątek. Zaczęła się rozmowa w 9:30 wieczorem, skończyła się o 9:30 rano. Cztery oczy. On wypił 3/4 litra whisky, ja wypiłem 3/4 litra whisky. Każdy miał swoją butelkę przed sobą i wyszedłem trzeźwy. Rozmawiałem takie napięcie. Nieprawdopodobne napięcie. I w pewnym momencie nigdy z Kwaśniewskim nie miałem chęci. Jest tym trudniejsza rozmowa. Do dzisiaj zrobiłem chęć. Bardzo trudna, ale bardzo ważna rozmowa.
I w pewnym momencie on mi wbił palec w pierś i mówi: słuchaj, czy czasem nie jest tak w tej wielkiej polskiej historii, że to cudowne zwycięstwo 89 roku, bo Polska z pewnością jest krajem niewiarygodnego sukcesu. To było 89 roku, w październiku. Nie jest oparte na fundamencie wielkiego kłamstwa. Mówi, jakiego kłamstwa? Ano takiego, że wam udało się, nam ci korowę tak naprawdę, udało się przekonać Solidarność, Polskę i świat, że Solidarność jest taka jak wy. To była laurka. Ale coś w tym było. Coś w tym było. Był Jacek Kuroń. Był Jacek Kuroń, który był człowiekiem świeckim, świętym, nieprawdopodobnej uczciwości w sensie intelektualnym, w sensie takim życiowym i tak dalej, i tak dalej. I on to temu środowisku udało się narzucić taką politykę, której się nie nienawidzi przeciwnika, którym owszem analizuje się to, co robi przeciwnik, jakie okoliczności im kierują, jakie ma możliwości, jakie ma hamulce, jakie ma niemożliwości, ale bez nienawiści. Otóż mi się wydaje, że jednak, trudno powiedzieć, bo w historii mówienie, co by było, gdyby, zawsze jest błędne, ale że jednak, ponieważ sama Solidarność tych 16 miesięcy ciągle balansowała na granicy wybuchu, czyli bardzo blisko był ten wybuch, że ten wpływ środowisk inteligenckich tonujący także relacje z czerwonym, także relacje z drugą stroną, był wpływem, który, nie chcę używać nadmiernych słów, ale z pewnością był bardzo istotnym czynnikiem późniejszego życia. Także tym, że Solidarność nie zatruła się nienawiści. Jeszcze jedno zdanie chcę wam powiedzieć o nienawiści. Wyobraźcie sobie, że wybraliśmy inny scenariusz. Że w 89 roku nie ma porozumienia, tylko jest czyste rewolucyjne zwycięstwo. Że wdeptujemy w ziemię tak zwanych czerwonych. Pamiętajcie o tym, że w 89 roku przynajmniej 1/3 Polaków to byli czerwoni. Znaczyłoby to, że Polska w momencie odzyskania wolności jest podzielona na 2/3 i 1/3. Czyli jak się na przykład mówi naród 39-milionowy, no prawie, to już nie wolno powiedzieć naród 39-milionowy, trzeba powiedzieć naród co najwyżej 26-milionowy. To jest pewna przenośnia, pewna alegoria, ale tak jest. Myślę, że niektóre nazwiska, które tutaj padają w trakcie wypowiedzi pana Cylińskiego, są dla was kompletnie niejasne. Za godzinę Wikipedia, bardzo proszę, wszystkie nazwiska, które wymieniam, są w Wikipedii dużą treścią. I Kuroń, i Borusewicz, i Lis. A kto słyszał to nazwisko Kuroń, czy jest obce? Kto słyszał o Jacku Kuroniu? Podnieście rękę w górę. O, niewiele osób. To bardzo was proszę, to jest moja osobista prośba do was. Dziś, zróbmy go dzisiaj, bo nie zapomnijcie. Wklikajcie Jacek Kuroń. Słuchajcie, a ja chciałabym jeszcze, żebyście przygotowali swoje kartki. Jeszcze raz. Pamiętacie? Biała strona tak, czerwona strona nie. I mam do was jeszcze jedno pytanie. To pierwsze pytanie, które tutaj jest. Czy Lech Wałęsa jest dla mnie autorytetem? Chcę zadać trochę inaczej. To się stało coś? Tak, głosowaliście. Chciałabym, żebyście teraz się zastanowili, abstrahując od tego, czy jest autorytetem dla mnie, czy nie, czy uważam go w dalszym ciągu za
zastrzegawczyka, zdrajcę, Wolka, żebyście się po obejrzeniu tego filmu zastanowili, czy był bohaterem. Czy bohaterem można nazwać człowieka, który kiepsko mówi po polsku, kaleczy własny język, pali tyle byle jakich papierochów, zostawia żonę z dzieckiem, podpisuje coś, bo za to bardzo jest odpowiedzialny za tę żonę, ale jest taki do bólu zwykły, taki do bólu mało wykształcony, to co pan mówił. Czy taka osoba, czy ktoś taki jest bohaterem, czy może być bohaterem? Daję wam czas, uwaga, pamiętajcie, białe tak, czerwone nie, podnosimy. Podnosimy, kto ma i trzymamy chwilkę, zrobimy zdjęcia. Dziękuję wam bardzo. Fajnie, bo bałam się, że bohaterem może być tylko jakiś groteskowy Spiderman. To dobrze, że tak czujecie. To znaczy, że każdy z was może być bohaterem. A teraz ktoś jeszcze ma pytanie do pana Celińskiego? Tak, jest pytanie, słucham. Trudno. W filmie była wyeksponowana scena pogrzebu Leonida Breżniewa i jakie bezpośrednie skutki miało to na sytuację w OS w Polsce? No, ten film rzeczywiście sugeruje, że był związek pomiędzy śmiercią Breżniewa a zdjęciem w OS. Ja nie znam żadnych dokumentów ani żadnych informacji, że był ten związek. Wtedy, kiedy Wałęsa wychodził z internowania, to był bodajże październik, koniec października 1982 roku, podziemie solidarnościowe było już zorganizowane. I w rzeczywistości do 80, przynajmniej do lata 86 roku, czyli do takiej dużej amnestii dla podziemia, z punktu widzenia niebezpieczeństwa dla władzy podziemie miało większe znaczenie aniżeli Wałęsa. Wobec tego trzymanie Wałęsy w internacie było przeciwskuteczne, bo budowało legendę. On się nie załamał, czyli nie można było liczyć na to, że uzyska się jakiś spektakularny efekt medialny. A jednocześnie, że tak powiem, tak już Solidarność Podziemna zaczęła funkcjonować. Więc myślę, że to była w miarę racjonalna decyzja. Poza tym, no, to nie trzeba zapytać Jaruzelskiego. Ja prawdę mówiąc, no nie wiem. Ale wydaje mi się, że Jaruzelski był człowiekiem, który swoją politykę przynajmniej od lutego 81 roku, gdy w momencie, kiedy został premierem, prowadził w sposób w miarę świadomy. Liczył się z zyskami i z kosztami. I że Wałęsa dla niego uwięziony był groźniejszy niż Wałęsa na wolności. I chyba się nie przeliczył. Chyba rzeczywiście tak było. Dlatego, że Wałęsa, to są takie fragmenty w tym filmie pośrednio pokazane, Wałęsa jest człowiekiem, który bardzo starannie i umiejętnie liczy. I on nie wchodzi w rzeczy, które są beznadziejne. On musi mieć jakąś perspektywę uzyskania efektów swoich działań. I on do jakiegoś 86 roku praktycznie rzecz był w takiej formie przetrwalnikowej. I raczej łagodził, aniżeli zaostrzał to, co się działo, bo nie wierzył. Do momentu, do Gorbaczowa on nie wierzył, i słusznie nawiasem mówiąc, nie wierzył w możliwość zwycięstwa. Jak nawiasem mówiąc, jeszcze raz was bardzo proszę i to potraktujcie to tak osobiście. Zajrzyjcie do Wikipedii czy gdziekolwiek i pod Jacek Kuroń, bo to jeżeli ja sobie patrzę
Pan się pytał o telegrowanie i tak dalej, o inteligencji Wałęsa. Jak ja patrzę na historię Polski z punktu widzenia ludzkiego, poszczególnych ludzi uczestniczących w tej historii od powiedzmy tych 30-40 lat, to dla mnie największym bohaterem nie jest Wałęsa. Dla mnie największym bohaterem jest Kurek. On najwięcej zapłacił. On najwięcej zapłacił, a jednocześnie on był tym człowiekiem, który właśnie narzucił pewien sposób walki z wrogiem, którego nie można pokonać na pięści, a który prowadzi przez determinację walczących opartą na bardzo silnym kręgosłupie moralnym do zwycięstwa. Jacek Kuroń był człowiekiem, który siedząc w więzieniu, Jacek razem siedział w więzieniu, razem się połączy wszystkie okresy siedzenia, razem siedział około 8 lat w swoim życiu. I to nie były łatwe więzienia. Kiedy siedział w więzieniu, nie w internu, tylko w więzieniu. My byliśmy internowani. On był uwięziony w stanie wojennym. Kiedy siedział w więzieniu w 1982 roku, właśnie też w tym październiku, umarła mu żona. Dopuścili go do żony na 12 godzin przed jej śmiercią. Przywieźli go z więzienia, żeby mógł ją zobaczyć, pożegnać się. Jacek Kuroń był człowiekiem, którego syna, Maćka, też już nieżyjącego, bardzo nieprawdopodobnie skatowali ubecy w 79 roku, w marcu 79 roku, podczas wykładu latającego Uniwersytetu w Warszawie, jeszcze u niego w mieszkaniu. Jacek Kuroń był człowiekiem, który miał bardzo nieprzyjazny, ale którego Wałęsa się obawiał. Wobec tego konkurencji Kuronia się obawiał, wobec tego był w jakiś sposób odpychany. Jacek Kuroń był człowiekiem, który miał formalny, jeżeli cokolwiek tutaj może być formalnego, zakaz wydany przez Wałęsę pojawiania się w Gdańsku w Komisji Krajowej po zwycięstwie Solidarności. Ten zakaz udało, przepraszam się, mi to przełamać dopiero gdzieś na wiosnę 81 roku. W końcu udało się doprowadzić do pełnoprawnego uczestnictwa Jacka Kuronia w decyzjach władz Solidarności dopiero 26 lipca 81 roku, czyli właśnie pod koniec Solidarności. To był człowiek, który naprawdę płacił najwyższą cenę. Nie chodzi, że płacił, bo byli ludzie, którzy osobiście zapłacili więcej, bo zginęli na przykład. Natomiast chodzi mi o tą relację pomiędzy wkładem w polską niepodległość, w wolność, w demokrację, a osobistą ceną, którą się płaciło. Tu akurat właśnie do czynienia z sytuacją najwyższego poziomu wkładu i jednocześnie bardzo ciężkiej ceny płaconej. Także proszę was, żebyście zajrzeli tutaj do internetu i zobaczyli to nazwisko. Zobaczyli tam bardzo negatywne też rozmaite wpisy, oceny itd. itd. jak przy Wałęsie. Kino nas tu pogania, bo serce... Już, przepraszam bardzo, ja jestem niestety czasem za długo. Przepraszam. Słuchajcie, sami się zorientowaliście czasy, o które dla waszych rodziców są czasami ich przeżyć, tego, co im jeszcze mocno tkwi w pamięci, to były skomplikowane czasy. Wasze czasy też są w pewien sposób skomplikowane i trzeba sobie nauczyć się z tym radzić, tak żeby nie krzywdzić drugiego człowieka i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Myślę, że spotkanie i z filmem, i z Wałęsą z filmu, i z tamtymi czasami, i z panem Celińskim jakąś refleksję w was zbudzi i chociaż teraz niechętnie, to między sobą jeszcze podyskutujecie. Dziękujemy bardzo naszemu gościowi. A jeszcze sekundka, bo będzie jeszcze następne ogłoszenie, to już naprawdę bardzo krótkie. Ja już tylko...